Siemano, witam wszystkich, Gadka z kuchni. I dzisiaj poruszymy temat, do którego właściwie przymierzałem się od paru dni, od dwóch, trzech dni, a tak to nazwijmy. Ale chciałem, żeby on był bardziej rozwinięty, żebym powiedział po prostu wszystko, co myślę, co ja uważam. Oczywiście nie będę się tutaj bawił w psychologa i tutaj od razu możemy przejść do wyjaśnienia nazwy materiału. Nazwałem go Dlaczego. I tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, nie będę się do końca bawił psychologa, mimo że powiem swoje myśli, to co sądzę, to co uważam i tak dalej, ale dlaczego jest bardziej takim prywatnym pytaniem, skierowanym może do właśnie Luka, dlaczego to zrobił? Bo myślę, że gdyby zostawił jakiś list, cokolwiek, jakieś wyjaśnienie, to dla ludzi w jego kręgu, dla jego najbliższych byłoby łatwiej. My moglibyśmy nie poznać tego listu, treści tych słów, ale po prostu ludzie byliby świadomi i może nie obwinialiby się, bo założy się, że każdy, kto był z jego kręgu, był bliski teraz, zadaje sobie właśnie pytanie, czy nie mógł jakoś pomóc, czy nie mógł jakoś zadziałać inaczej. Czy nie mógł jakoś po prostu wpłynąć na wydarzenie, które miały tak naprawdę miejsce, tak? I zacznijmy od razu od tego, jak ja dowiedziałem się o tej całej sytuacji. Ja leżałem sobie i po prostu nagle dostałem chyba 70 powiadomień na telefonie, zarówno jak na Instagramie, na Messengerze, na tych wszystkich mediach społecznościowych, że czy widziałeś, czy słyszałeś, i linki i tak dalej. I wtedy zadzwonił do mnie Piotrek Borecki i zapytał mnie, czy widziałem właśnie o tym, czy wiem cokolwiek o tym, że Luke nie żyje. Ja się rozłączyłem, zadzwoniłem do jednej osoby i ta osoba mi to potwierdziła. To była osoba z kręgu właśnie bliskiego Sandoła i ta osoba mi potwierdziła, po prostu stanąłem jak wryty. Napisałem dla Piotra, że tak, to jest prawda, i Piotrek był chyba w takim samym szoku jak i ja, nie wierzył w to, bo jeszcze dwa dni temu ja rozmawiałem z Lukiem, umawialiśmy się na po prostu na spotkanie na Olimpii i oczywiście jak to on, bo on, jak to powiedział, jest he's a big eater, czyli lubi pojeść i mieć miejsce zjeść po prostu po Olimpii. No, także jeszcze dwa dni wcześniej po prostu wszystko, nic nie wskazywało na to. I właśnie mi się wydaje, że właśnie osoby, które czasami wydają się najszczęśliwsze, takie, którym nic nie brakuje, mają te swoje, jak to wiele osób nazwało, demony, problemy, coś, co je tak mocno trapi w środku, że po prostu sobie z nimi nie radzą i w pewnym momencie chcą odpocząć. Ale do tego przejdziemy za jakiś moment. Kolejnym punktem było, okej, dostałem te wszystkie wiadomości, potwierdziłem to, dowiedziałem się o tym i za chwilkę po wiadomościach przyszedł czas oczywiście na komentarze i tak jak to Luke wspomniał, każdy jest nagle ekspertem. Sterydy. Oczywiście ja jestem świadom tego, że sterydy mogły wpłynąć, bądź przyspieszyć, bądź nawarstwić jego emocje, tylko tak jak Benchao mówił, że jakby nie kulturystyka, to jest wypowiedź Benchao, nie moja. To jest wypowiedź jego przyjaciela, który z nim rozmawiał niejednokrotnie i który mówił, że gdyby nie kulturystyka, to Luka już dawno by z nami nie było tak naprawdę. Że on już dawno sobie nie radził, że rozmawiali na ten temat wcześniej. Jeszcze co wam wspomnę, Aceto o tym mówił, że Luke chciał się leczyć. Luke chciał brać leki, ale nie mógł po prostu przez sytuację, która obecnie ma miejsce, dostać się do lekarza. I teraz zadajmy sobie pytanie, ile jest takich osób, które właśnie nie mogą dostać się do lekarza przez to? No, po prostu odpowiedzcie sobie sami. Kontynuując, potem kolejne pytanie. Ja po prostu nie odpisywałem na te, jeżeli zobaczyłem, że jakaś odpowiedź tam jest, że pewnie przez sterydy i tak dalej, po prostu umieściłem story, że tak, Luke nie żyje i tyle. Skończyłem ten temat, nie odpisywałem na żadne wiadomości, siedziałem po prostu wryty.
prostu wryty. Nie będę ukrywał, nie będę mówił, że o faceci, nie płaczą, jesteś twardy. Parę łez pociekło. Zresztą chcę być z wami szczery. Ja nie umiem kłamać. Mocno mnie to trafiło. I nawet niektóre osoby, które myślałem naprawdę, że wiedzą troszkę więcej o tym, od razu zaczęły dawać założenia, że pewnie brał tyle co Dallas. Ciekawe, czy na toksykologii wyjdzie, że brał tyle co Dallas, że to na pewno od sterydów. I potem te osoby dowiedziały się, że to jednak nie jest od sterydów, że przez sterydy, że Luke popełnił samobójstwo. To zaczęło oczywiście co mówić? Widzicie? Sterydy przyłożyły się do tego. Nie dogodzisz, co? Coś w tym stylu, że po prostu zawsze ludzie będą szukać. Czasami mi się wydaje, że tak jak to Łukasz kiedyś mówił, że naprawdę jakby nawet meteor walnął w kogoś, w kulturystę, to by ludzie powiedzieli, że to jest przez sterydy. No i oczywiście potem pytania w stylu... Ja już nie będę mówił, jakie komentarze tam szły, bo ja po prostu zacząłem tych ludzi klikać, przestań obserwować czy coś takiego, żeby mi to nie wyskakiwało, bo to było po prostu, no... Umiera 30-letni, młody człowiek, niezależnie na co, czy on umiera przez sterydy, czy to było przez sterydy, czy to nie było, on odchodzi, tak? Jego rodzina cierpi, a w tym momencie ludzie piszą, to było najlepsze, najgorsze z tego wszystkiego. Rodzina Luka poprosiła media, żeby 24 godziny po prostu nic nie pisali, o ile mogą. Oczywiście poinformowali świat o tym, co się stało, o tym, że Luke odszedł i... Po prostu, żeby 24 godziny nie pytali o szczegóły. Żeby dali im spokoju pożegnać się z Lukiem. Bo wiecie, jak teraz wygląda sytuacja z pogrzebami i tak dalej. I media dalej drążyły. Wypytywały się ludzi z jego środowiska, oczywiście Jamesa, który znalazł go. Jak to do tego doszło, co przez to było, w jaki sposób nawet on to zrobił. Także... Bardzo, bardzo, bardzo słabe ze strony mediów. No ale z jednej strony, no co, mam się dziwić, że ludzie myślą, że to było przez sterydy? No nie, no to pierwsza myśl, która, gdy widzisz człowieka, który waży 130 ponad kilo i ma 1,70 m wzrostu, no to pierwsza myśl, która dla większości niestety nasunie się do głowy, to będą sterydy. Także temu też nie po prostu ja nie komentowałem i tak dalej. Ja znałem prawdę, wiedziałem, dlaczego to się stało i nie chciałem po prostu komentować. Zresztą nie miałem nawet na siłach, szczerze, nie miałem po prostu, bo no mówię, dwa dni temu rozmawiasz z człowiekiem, prowadzisz wywiad. No i tutaj oczywiście jeszcze dostałem komentarze w stylu powinieneś zmienić nazwę wywiadu na ostatni wywiad z Lukiem. 1000 osób oczywiście, to się też nie dziwię, no bo to od tego są media, chcą clickbaitów, chcą rozgłosu i tak dalej i zaczęły próbować nabijać sobie fame. Przez no, utratę człowieka, tak? Odejście człowieka przez taką sytuację. I ja osobiście nigdy nie ustawię tego jako ostatni wywiad Luka. Nie zmienię tego tytułu. A wszystkie pieniądze, które ten film zarobi, pójdą na zbiórkę, którą zresztą, jeżeli chcecie, na dole podlinkuję, ona chyba jeszcze ma miejsce. Jeżeli nie, to po prostu będę wysyłał te pieniądze dla dzieciaków Luka, które zostały i Fuad Abiad zrobił zbiórkę. Zebrali ponad 100 tysięcy funtów i tyle. To wszystko pójdzie. Wszystkie pieniążki z filmów z tego i z tego poprzedniego pójdą po prostu dla Luka i dla jego rodziny. Dlatego też nie było mnie chwilowo na YouTube. Nie będę ukrywał. Chciałem chwilę odpocząć, przemyśleć to wszystko. Niektóre komentarze, tam już nawet nie będę ich wymieniał, ale powiem wam, że komentarze... Nie, po prostu zostawię to. Każdy widział, jakie komentarze szły po prostu pod filmem. To było po prostu czasami obrzydliwe. Nie to, że mnie to trafiło jakkolwiek, ale tak się zastanawiam, że co ludzie, gdy przydarza się tragedię, jakby nie patrzeć, mają wtedy w głowach. No ale to jakoś się nie dziwię. Jaki był Luke? Może to sobie... Fajnie odpowiedzieć. Słuchajcie, to był człowiek, który chciał za każdym razem pomóc. On nie bał się pracy, był ciężką osobą pracującą. On, zobaczcie, że dawał tyle wywiadów, materiałów, robił jakieś tam Instastory. On naprawdę starał się tę swoją osobę jak najbardziej wypromować. Starał się, prawda,
żeby jak najwięcej, chciał być ambasadorem z tego sportu. I wiecie, on bardzo chciał, lubił być wśród ludzi. On był na siłowni często po parę godzin. Dlaczego? No bo po prostu lubił tam być. Nie temu, że ćwiczył, że jego trening zajmował 5-6 godzin, tylko dlatego, że on po prostu lubił być na siłowni, lubił być w tej atmosferze, wśród ludzi. To też o czymś mówi, też coś pokazuje, tak, że jednak to trzymało go w ryzach i kiedy zabrali mu tą całą otoczkę, gdy no miał niby te, wiecie, tą swoją siłownię garażową, ale no to nie jest to samo, no nie oszukujmy się, gdy idziesz, jest atmosfera, wszyscy ludzie, no zresztą propsują go, bo jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Przepraszam, że czasami spuszczam głowę, ale to jest nadal dla mnie ciężki taki temat. Za chwilę wam zresztą coś pokażę, może bardziej pozytywnego, albo może od razu wam pokażę, co nie? To będzie obok Dallasa u mnie w pokoju. Taki mały prezent. Jeżeli ktoś chce w ogóle taki obraz, to piszcie na brief, powiem, do kogo możecie się zgłosić, ale naprawdę świetna rzecz. Będzie obok Dallasa. No i tak jak ja do niego, wcześniej już rozmawialiśmy parę razy, bo pytałem go o rady co do treningu i tak dalej, to już pierwszy raz rozmawialiśmy chyba w 2019 roku, a teraz jak napisałem do niego ten wywiad, on nie zapytał, czy, znaczy ja go zapytałem, czy on by chciał nagrać wywiad, on nie powiedział, że chciałbym, tylko on powiedział z wielką chęcią, co powiem wam, no pisałem do paru zawodników z zagranicy i w większości spotykałem się z, albo przeczytałem i tyle, i tyle, po prostu wiecie, no bo nie masz rozgłosu, nie masz 100 tysięcy wyświetleń, nie masz jakiegoś mega fejmu, no to co ja będę 30 minut tracił na jakiegoś gościa z Polski. A on akurat bardzo, bardzo chętnie do pracy i to było bardzo miłe z jego strony. Tak samo, że chciał wyjść i coś zjeść z jakimś gościem, wiecie, randomem, no bo kim ja jestem tak naprawdę dla niego, dla gościa, który mógłby być to przejść na Olimpię, a w przyszłości nawet wygrać, no bo tak mówili ludzie. Bardzo przypominał Dallasa. Co on myśli, oprócz stylu treningu, zaangażowania co do treningu i diety i tak dalej, ale też on był takim człowiekiem, który był bardzo lubiany. To była osoba, która której nie dało się nie lubić. Za każdym razem, jak ktoś mówił o nim, to mówił, że Luke jest świetną osobą, jest bardzo zabawny i tak dalej, mówi wprost. I po prostu czasami nie wiemy, no, że no, nie jesteśmy świadomi tego, że taka osoba może mieć takie problemy. Dlatego i tutaj przejdę do ostatniego punktu tego materiału, tego pożegnania takiego mojego z osobą Luka. Oczywiście oficjalnego, że tak to nazwę, pożegnania, bo są osoby, których po prostu, na których się wzorujesz i o których nie da się zapomnieć. Do tej pory ciągle oglądam Dallasa. I tak dalej. Pamiętajcie, tutaj nie chcę się bawić psychologa, bo jak czytam te teraz wywody, że każdy się zna na depresji. Na depresję choruje 350 milionów osób ponad na świecie. Ile z nich bierze sterydy, to ja nie chcę tutaj się z wami kłócić, bo ja nie chcę też grać świętego obrońcy sterydów i że są one świetne. Na pewno mogły wpłynąć u niektórych osób na właśnie, mogły nawarstwić, tak jak wcześniej wspomniałem, te cechy negatywne bądź złe myśli, ale nie w tym przypadku. Tutaj akurat właśnie to wszystko go jakoś trzymało w ryzach, wiecie? To jest tylko moja opinia. Ja oczywiście mówię, nie chcę grać tutaj obrońcy, który mówi, że to nie ma skutków ubocznych, nie ma minusów. Oczywiście, że ma. Oczywiście, że to ma. Zobaczcie, że ile osób ma depresję, że z winy postrzegania samego siebie, mimo że wygląda lepiej niż 99% osób na siłowni i tak dalej, to widzi siebie, że dalej wygląda tragicznie. I to też ma wpływ. Także ja nie chcę tutaj grać jakiegoś mega świętego, ale jeżeli macie problem z depresją, jeżeli macie myśli samobójcze po prostu, jeżeli już dochodzi do tego stopnia, ja po prostu nie chcę, żebyśmy stracili kolejnego kolejnej świetnej osoby, kolejnego kulturysty, kolejnego żelaznego brata w ten sposób. Jakkolwiek temu nie nagrywałem tego, bo nie chciałem tak brzmieć jak, nie wiem, sztucznie, nie chciałem, chciałem, żebyście po prostu, żeby nikt nie powiedział, że on nagrywa, bo zobaczył, nie wiem, no wiecie, jakie mogą być komentarze, przepraszam was, ale
ale czasami emocje biorą górę. Nie chcę też nic wycinać, więc nie będę, no więc wróćmy do tematu depresji. Jeżeli macie jakieś takie myśli, jeżeli nie radzicie sobie z czymś, jeżeli nie potraficie na przykład wytrzymać po prostu już ze sobą, to próbujecie rozmawiać z innymi ludźmi i to nic nie daje, to naprawdę nie bójcie się porozmawiać z psychologiem, z osobą trzecią. Oni od tego są. To już nie są te czasy, że haha, idzie do psychologa, do psychiatry. Jeżeli tego potrzebujesz, idź. I nikt cię za to nie powinien osądzać. To tak jak osądzać grubą osobę, która idzie na siłownię. Ty idziesz się leczyć, masz problem. I tutaj zapisałem, jest numer Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Zapamiętajcie, jeżeli ktoś będzie chciał, śmiało możecie tam dzwonić. To jest infolinia 800-702-222. Jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy, jeżeli ktoś sobie nie radzi, mówię, napiszcie do kogoś z nas. Myślę, że nikt z czołówki, po prostu nikt z osób, które są pseudoznane, o tak to może ujmijmy, nie odtrąci was. Jakoś sobie poradzimy. No i rób, jak patrzysz jakoś z góry, chociaż nigdy nie wierzyłeś chyba w Boga, z tego co mówiłeś, to i w ten raj cały, to mam nadzieję, że jest ci tam lepiej i że odpoczywasz, tak jak chciałeś odpocząć.